Cześć ekipa. Cześć. Ja powiem. No powiedz, bo ja znowu nie wiem. Wlazłem do sklepu i mówię do Jarka, nie? Dobrze pamiętam. Do Pawła. Do Pawła? No. Pozdrawiamy Pawła. Pozdrawiam. No i mówię tak. Co to jest to olimpijskie? Co to kurwa jest? Ja mówi, no to jest z Earl Greyem. Mówi, przecież oni kurwa już mają z Earl Greyem. Mówi, no to jest drugie. No mówię, no to dobra. No i tak patrzyliśmy tutaj z tym, z Majkiem. I wyszło na to, że parametrowo się różni, bo to jest 12,5, a tu jest 14 albo 16. 16 chyba. 16, więc sprawdźmy. 15. Więc sprawdźmy, o co chodzi. Piwo olimpijskie. W ogóle niech ktoś powie nam, dlaczego pana Keja została zalokowana, bo my nie wiem. Ja obstawiam. Obstawiam dlatego, że były te... Granaty. Nie, że były klejone bachusy i tanatosy i zostało lak, no. Więc wlali. Też nie wiadomo po co tak naprawdę, dodatkowa robota. Ale co, o to? No. No bo żeby się lak nie zmarnował może, nie? Może ktoś na leżak chciał sobie dać pana Keja. To przy lakiem można się polać. I'm waiting for another big huge clump of hair. Oh god. Pana Kejka to takie piwo, które ma swoje przejścia, nie? Hello. No. Ze trzy walki chyba są. Jedna była cudowna. Nie, więcej na pewno. Więcej już może, no. Znaczy, ale znamy ze trzy. Jedna była cudowna, nie? Świetna była. Zachwycaliśmy się tym piwem, waliliśmy nie wiem ile go. Potem była jakaś taka warka, która była przesadzona z tą bergamotką. Tak, taka mydłowa. Taka aż mydłem takim waliło, perfumami. A później była znowu taka bardziej ugrzeczniona, a ta nawet nie wiem, która jest. 18 pewnie. Słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy jęczeli, że wali gazem po oczach i światłem. Słuchamy naszych widzów. Tak. Aczkolwiek miałem ochotę upierdolnąć tą lampą w łeb. To właściwie to Mike, bo jemu to bardziej przeszkadzało. Nie jemu, tylko całej Polsce. No i zobaczcie to. Całej Polsce, która to ogląda, to przeszkadzało. Ciekawe, czy to w ogóle nie, widać. No, jesteśmy ciekawi, czy to jest. A może tak spod spodu dajmy. Poświęciłem się dziecku, zabrałem zabawkę. Słuchajcie. Widzicie? Dobra. No i są takie... No zobaczymy. I porównajmy. Sprawdźmy. Pana Keja wszyscy znają, kochają. No czuć wyraźnie Earl Grey, ale nie aż tak jak pana Kej na pewno. No to jest pana Kej z mojej pamięci. O! To jest ta marka mydlana. Do czerwca, ważność do czerwca. Nie to, że... Tak, nie. Co to za miesiąc? No czerwiec. No. Obstawiamy, że czerwiec. To jest do sierpnia. Słód pilzeński, monachijski, pszeniczny, karmelowy, chmiele, citra, chinook, dodatki, herbata, Earl Grey, drożdże, US05. No to bardziej jest ten. Chmiele, drożdże, wyciąg z bergamotki, o. Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fiuta. Wyciąg z fiuta. Twoim zapachem. Tu jest zdrowo, nie? Tu jest zdrowo. To jest jedna z tych chyba bardziej takich agresywnych warek. No to jest lżejsze zdecydowanie. Nawet z pana Kej nie pijem, ale ja pamiętam, bo często pijam. Jest lżejsze. Herbata też lżejsza jest. No po prostu lżejsze. O, tu jest zdrowo. Potrafię sobie wyobrazić, że wielu osobom to przeszkadza. Jest ostra. Teraz po tej ostrej pana Kei, tak jak wziąłem to do ust, to w ogóle smaku nie czuję, nie? Ale wydaje mi się, że bardziej to piwo z tych dwóch, to bardziej to by mi podchodziło, tak? A mi to. Zależy, czego byś chciał poszukać w piwie, nie? Bo jeżeli byś chciał poszukać wrażeń rzeczywiście, no to nie? Ale jeżeli tak sobie wypić do meczu codziennie, bach. Wiesz co, no niby tak, ale z drugiej strony powiem ci, że na przykład jak chcę wypić fajnego Earl Greya, bardzo pijalnego, to sobie biorę z Revolty. No ale tego wersję, tak tą wersję z lemoną. Z lemoną to już w ogóle jest super, no. Ale nawet zwykła jest fajna. Jest bardzo, właśnie jest coś w stylu olimpijskiego. Ale z drugiej strony to nie zmienia faktu, że bardzo często lubię pana Keja właśnie za to, że jest bardzo konkretna. No konkretna ona jest. Że nie, tu też się nikt nie musi zastanawiać, czy tu dodali Earl Greya, czy nie, ale tutaj to gruba przesada, ale taka pozytywna, w sensie, że no nie bali się i dojebali, jak to mówią. Ale to też jest fajnie, jak tak. Zajebali. Chcesz ten filmik? Zajebała go? Ona go zajebała w drugim. Zajebała go? Ja. Tak ci powiedziała? Z ręką na sercu, żebym zajebał. Ale dobrze. A powiedziała ci, że na śpiąco go jebnęła, czy jak? Czy w czasie kłótni? Iść ty z tymi filmami twoimi. Piszę do niego dzisiaj tak. Właśnie. Skąd ty bierzesz te filmy? Ty chyba masz coś z głową. Z dupą. Z dupą to zawsze miałaś wściekliznę macicy, masz bez przerwy. Kup se kołek osinowy i usiądź sieć na nim, to cię uspokoi. Bo filmy obrabiamy obaj, ale zdecydowanie bardziej mi się podoba, co on wymyśla na tych filmach. Jakiś kurwa. A mi to co on, bo to co ja wymyślam, to już widziałem. No.
Także dobrze się bawimy, wierzcie, że dobrze się bawimy, no. Nie tylko tutaj, ale bawimy się też dobrze przy kompach, nie? Dlatego... To jeszcze ci przerwę. Wszyscy ci, którzy mówią albo mówili, bo już takich głosów dawno nie ma. Tak, chyba już odsumowali, odlajkowali. O to niestety nie odrzucimy tych stawek, bo... Naprawdę. To robi dla nas całą właściwie robotę. A tutaj siedzenie... Mamy drugą imprezę. Pół frajdy, a drugie pół frajdy to jest właśnie obróbka. Tak. Dużo bardziej hardkorowe piwo, dużo mniej hardkorowe piwo, za to dużo bardziej codzienne piwo. Bo wyraźnie czuć Earl Grey. Komukolwiek chcecie na przykład... zaproponować takie piwo jako piwo, którym czuć herbatkę, no to każdy wyczuje, to będzie bardziej dla niego przyswajalne. To myślę, że mniej, ale ktoś, kto już parę razy wypił takie piwo, czy ty też już parę razy pijesz. No zgadza się. Ja mimo wszystko wolę Pana Keje, bo jest bardziej przesadzone, bo to już nawet czuć tego Earl Greya, ale on się wchodzi pod takie mydło, które jest paradoksalnie dla mnie strasznie fajne i ten. Miłe. No mydło jest ogólnie fajne. Używajcie mydła. Tylko pamiętajcie, Oba w Olimpie w Kaszubskim. Przez Olimp w Kaszubskim. Także tutaj nie, nic. Wszystko to samo. Ale flaszki inne. Flaszki są inne, no. To jest chyba w ogóle kaszubskiego flaszka, oto już. Taka czysta, tak mi się wydaje. A ona sobie wysokościa się różni? Nie znam się na technologii produkcji piwa, ale zawsze mi się wydawało, że wysokość flaszki ma znaczenie przy rozlewie, nie? No to właśnie o tym mówię, dlatego chciałem sprawdzić. No. Ale się nie różnią. No już gadamy głupoty, więc chyba my sobie tu zostaniemy pić piwko, a wam mówimy dobrej nocy. A wy też pijcie piwko. No, zawsze piją piwko, no przecież nas się... Jeszcze cytat. Lub noc, nocny czar, pod pachami Adidas. No. Stop! Kurwa mać, Rivermana pojebało za lornetę. Jak za 0,5 ty się poszło jebać. Wolna świnia i podbija. Walniesz drinka, a zostawiasz? Postawiłem, to jest Buda. A Figo Pago? Tak? Pan Figo Pago. Mówi, znasz. Tylko przyjdziemy do piwnicy, znasz. Każdy zna. Wszyscy, głośno. Nie płać chłopie. Że ci świnia nie dała. Bo to są burdele. Bye bye. Tak, no właśnie. Właśnie tak. I my tutaj tak do rana. Ale to na.